na moim kanale. Nazywam się Joanna Kaczmarzyk i zapraszam Was do mojego świata malowanego drutami. To jest druga część filmiku odnośnie bawełnianego topu na lato, tego właśnie, którego zaczęliśmy już dzierkać w poprzednim tygodniu. W kolorze biało-beżowym i teraz Wam pokażę, jak tutaj będziemy wykonywać te paski, jak będziemy wykonywać nasz dekolt tutaj naszego topu oraz oczywiście jak zamykać na pachy. Także zapraszam do oglądania filmiku i życzę miłego dziergania. I teraz biorę ten drugi kolor, 02, biały. A te motki mają tutaj o początek nitki, widzicie? Wyciągamy. I tym kolorem będę przerabiać ściekiem jerseyowym do wysokości 34 cm, jak około, od początku robótki, czyli wliczając ten ściągacz, później Wam pokażę, jak to wliczam. Czyli mamy na stronie prawej przy ściegu jerseyowym są oczka prawe. Na stronie lewej są oczka lewe. Tu muszę oczywiście sobie później związać, żeby mi się nie ciekło. I w międzyczasie, przerabiając właśnie tym ściegiem jerseyowym, zrobię jeden rząd co jakiś czas, co 10 cm, tym właśnie kolorem beżowym, tak żeby mi się fajnie to wszystko komponowało. Także ja teraz będę właśnie przerabiać, bo tutaj już nie ma nic trudnego. Wszyscy na pewno już umieją ten ścieg. Ściegiem jerseyowym. Jeżeli chodzi o tutaj nasze paski, to oczywiście możecie te paski zrobić w jakichkolwiek odstępach albo w ogóle ich nie robić. Ja wykonałam pasek właśnie w tym samym kolorze co nasz ściągacz ozdobny i tylko jeden rząd. I wykonywałam je co około 10 cm, to jest około 24 rzędy. I wyszły mi trzy paski na jednej części, czyli trzy paski na przodzie. No i teraz wykonam trzy paski na tyle. I jeżeli chodzi jeszcze o to, to musicie się zastanowić, ponieważ jeden motek tego koloru starczył na dwa te ozdobne ściągacze, czyli na przód i na tył. Natomiast już do wykonania pasków potrzebujemy drugiego motka. Także no, motki nie są drogie, ale musicie sobie to uwzględnić, czy chcecie w ogóle wykonać paski, czy chcecie po prostu zakupić kolejny motek tylko specjalnie właśnie do tego efektu, czy też nie. Jeżeli chcecie, no to jak już powiedziałam, ja wykonałam ten pasek tylko na jednym rzędzie, wobec czego odcięłam nitkę białą, teraz przyłączyłam nitkę w kolorze beżowym. To też jest, no jakby też, wykonując jeden pasek zawsze będziemy musieli obciąć nitkę jakby dwa razy. Jeżeli byśmy wykonywały dwa rzędy, czyli w tą i z powrotem, no to wiadomo, że obcinanie nitki w sumie byłoby tylko tej beżowej, natomiast nie białej. No ale to mówię, ja chciałam, żeby tylko był leciutko zaznaczony ten pasek. Nie wiem, tutaj widzicie, taki leciutki, delikatniutki, żeby to nie było takie mocne odznaczanie. Dlatego wykonałam ten jeden rząd. No wobec czego, jak już tutaj przymocowałam ten drugi kolor, to nawet tutaj te oczko brzegowe przerabiam, żeby wszystkie oczka były w tym kolorze, więc przerabiam na stronie prawej tylko jeden rząd do końca. I zobaczcie, doszliśmy do końca rzędu tym kolorem beżowym. Obcinamy tutaj nitkę. Odkładamy i przywiązujemy kolor biały i dalej dziergamy kolorem białym. Jak mówiłam wcześniej, będziemy dziergać do wysokości 34 cm, żeby zamykać na dekolt. Zaraz Wam pokażę, tutaj mam stronę lewą już tym białym kolorem, więc dziergam stronę lewą.
I zaraz Wam pokażę, jeżeli chodzi o jak to centymetry tutaj sobie pomierzyć, bo widzicie, że tutaj ten dół naszego topu jest niesymetryczny, tak? On ma tutaj właśnie takie dłuższe fragmenty, trójkąty. To oczywiście będziemy liczyć te, zaraz pokażę, na tym gotowym. Hałasujemy tutaj. O. Patrzcie. O, widzicie? Musimy ten początek zamykania na dekolt policzyć od tego momentu tutaj, nie wliczając tych dłuższych tutaj kawałków naszego ostatniego ściągacza, tak, tylko od tego tutaj jakby najbardziej krótkiego. No oczywiście, możecie przecież zrobić na innej wysokości ten dekolt. To nie jest przecież obligatoryjne, tylko mówię tak mniej więcej, żebyście wiedziały, jak to sobie policzyć, tak, żeby to było jasne, gdzie zacząć zamykanie. Teraz tak, jak będziemy zamykać tutaj na nasz dekolt? Jeżeli robiliście paski, robiliście tak jak ja mówiłam, to mi od tego ostatniego paska tutaj do zaczęcia zamykania na dekolt wyszło 13 rzędów. Tak gwoli informacji. I zamykać będziemy najpierw z jednej strony, a później z drugiej strony dekoltu. Będzie to 17 razy jedno oczko w co drugim rzędzie. Czyli zamkniemy 17 oczek z tej strony w co drugim rzędzie, a później, jak już skończymy tą stronę jedną, to zamkniemy z tej drugiej strony też 17 oczek. I teraz zobaczcie. Hałasuję tutaj. Chcę, żeby właśnie to było sauté tutaj, żeby nie trzeba było jakoś dodatkowo obrabiać tego brzegu, wobec czego będę zamykać i będzie tak wyglądać, wobec czego zaraz Wam pokażę, jak ja to zamykałam. Nie zamykałam ostatnich oczek, przerabiając razem, tak żeby właśnie powstał właśnie taki ładny brzeg. I zacznijmy od tego, że dzielimy sobie naszą robótkę na pół, czyli nasze 80, 90 oczek. Nasze 90 oczek dzielimy sobie na pół, czyli będzie 45 oczek z każdej strony. Policzę sobie 45 oczek. Kiedy już policzyłam te 45 oczek, to zaznaczam po tym 45 oczku, to jest środek naszego dekoltu i będziemy zamykać. Przerobimy tutaj ten rząd do tego momentu, zostawiając 4 ostatnie oczka przed tym naszym znacznikiem. Czyli przerobiłam 41 oczek, mam tutaj 4 jeszcze oczka do tego znacznika. I teraz, żeby zamykać na dekolt, będę z tej strony rzędu robić w ten sposób, że dwa oczka razem, następnie oczka dwa prawe i te oczko, i to jest koniec jakby naszej połówki dekoltu, i te oczko tutaj jest oczkiem brzegowym, tak? Czyli odwracając teraz naszą robótkę, dalej przerabiam już tylko tą część dekoltu, to oczko ściągam bez przerabiania i jest to oczko brzegowe. Czyli właśnie, żeby uzyskać właśnie taki fajny sauté dekolt, nie zamykamy ostatnich dwóch oczek, tylko właśnie dwa oczka wcześniej. I właśnie z tej strony dekoltu, czyli w momencie zaczynania rzędu, będziemy je zamykać w ten sposób, że dwa oczka razem. Później, jak już skończymy tą stronę dekoltu, to będziemy wykonywać tą drugą, czyli tak jakby drugą część rzędu, i wtedy będziemy zamykać dwa oczka po tych dwóch pierwszych, które jakby rozpoczynać będą się od środka naszego dekoltu. I wtedy będziemy je zamykać przez przeciągnięcie. Ja to po prostu jeszcze Wam pokażę. Natomiast jeżeli chodzi o pachy, to będziemy je zamykać troszeczkę później, czyli dziś tak około, teraz to sprawdzę, by się nie pomylić,
38 cm od początku naszej robótki, tak samo licząc jak ten dekot, bo dekot był 34, więc w sumie różnica będzie 4 cm. I zaraz też pokażę, jak będziemy je zamykać, tak? Kiedy 3 razy już zamknęłam tutaj na dekot, sprawdzę, ile mam tutaj centymetrów, żebyśmy... Czy możemy już zamknąć na pachy? Też właśnie wezmę tutaj. O, i jest, zobaczcie, 38 cm, tak? Czyli około 38 cm. I teraz zamykamy na pachy. I oczywiście zamykamy tak samo jak na deko, czyli najpierw robimy tą jedną stronę naszego rzędu do znacznika. I na pachy będziemy zamykać dwa razy po trzy oczka. Zaraz pokazuję teraz, jak zamykamy to trzy oczka. Czyli tak, ja zamykam przez przeciągnięcie, pierwsze ściągam, drugie przerabiam na prawo i przeciągam. I kolejne na prawo, przeciągam te wcześniejsze i trzecie na prawo i przeciągam. I tak zamknęłam trzy oczka i teraz oczywiście jadę do końca tutaj naszego rzędu, czyli do momentu tego przerabianego już rzędu, do momentu, kiedy mam zamknięcie na dekolt i będę miała już teraz czwarte zamknięcie tutaj na dekolt i teraz czwarty raz zamykam na dekolt, przerabiam dalej i później wracam rząd lewą stroną i będę zamykać kolejne też na pachy i będzie to drugi raz te trzy oczka. Czyli tak, dwa razy trzy oczka w co drugim rzędzie. Cztery razy dwa oczka w co drugim rzędzie i cztery razy jedno oczko w co czwartym rzędzie. To jest schemat zamykania na pachy, a schemat zamykania na dekolt idzie, tak jak mówiłam, 17 razy jedno oczko idzie równocześnie z tym zamykaniem, równocześnie od pewnego momentu, tak, z tym zamykaniem na pachy. Także takie są właśnie schematy. I teraz tak, nie zapomnijcie o tym naszej, jeżeli wykonujecie o tym naszym dodawaniu pasku innego koloru. No mi ten pasek wyszedł na jakby drugim zamknięciu tych dwóch oczek, tak? Czyli najpierw zamykamy trzy oczka dwa razy i później jak zamkniemy dwa oczka raz, to przy drugim zamknięciu tych dwóch oczek na pachy musimy dodać ten pasek innego koloru. Znaczy nie musimy, ja dodałam. Także to są takie schematy. No i jeżeli już przerobimy te wszystkie zamykania na dekolt i zamykania na pachy, to na drucie powinno zostać nam 10 oczek, które będzie tworzyć ramionczko naszego topu. Teraz przerabiamy drugą stronę naszego dekoltu. Tutaj mamy nasz znacznik i tutaj będziemy zamykać na dekolt te 17 razy jedno oczko. I robimy to odwrotnie niż właśnie było tutaj, czyli na początku rzędu mamy oczko brzegowe, następnie mamy oczko prawe, i później mamy dwa oczka razem przez przeciągnięcie, czyli pierwsze ściągamy, drugie przerabiamy na prawo i przeciągamy. Tak? I to jest właśnie początek właśnie drugiej strony, widzicie tutaj? Tu jest jedna strona dekoltu, tutaj druga od tego znacznika. No i oczywiście idziemy dalej do końca rzędu. Później wracamy i tak tą stronę będziemy zamykać. Oczywiście schemat zamykania jest taki sam, zarówno dla dekoltu, jak i dla pach. I oczywiście tak samo po ostatnim zamknięciu będziemy mieli na drutach, to znaczy powinniśmy mieć na drutach 10 oczek i będziemy później, jak tutaj przerobiłam, zobaczcie, przerabiać po ostatnim zamknięciu tak
około 21 szendów. To wszystko zależy od tego, jak chcecie mieć ten top długi. Do zamknięcia na ramionczko, ja już tutaj zamknęłam. I te właśnie 10 oczek, tak przez 21 rzędów, ja tutaj przerabiałam. I zobaczcie, pokażę Wam tutaj. O, i zostawiłam później na dodatkowym jakimś drucie, żyłce. Nie zakańczałam ich, nie zamykałam, bo będziemy oczywiście je zakańczać razem, czyli przód z tyłem będziemy razem łączyć, i żeby tam nie było szwu. Także ja przerabiam tą drugą stronę naszego dekoltu i włączę się pokazać Wam, jak będę tutaj łączyć przód z tyłem naszego topu. Kiedy już zamknęliśmy na dekolt i na nasze pachy, to mamy coś takiego z obu stron oczywiście. I zarówno już przerobiliśmy też tył i przód, mamy naszego topu gotowy, to będziemy tutaj łączyć nasze ramiona. Tutaj te ramiona nam się tutaj zwijają, ze względu na to, że jest to ścieg jerseyowy. Myślę, że tworzy to dość właśnie ciekawe rozwiązanie, zobaczcie. Nie wymaga właśnie tutaj jakoś dodatkowego obrabiania. No oczywiście, jeżeli chcecie, możecie to obrobić szydełkiem, albo na przykład tutaj złapać i zszyć wewnątrz te ostatnie oczka, albo po prostu oczka tutaj przy dzierganiu robić na lewo i wtedy one nie będą nam się zwijać. No ale ja myślę, że zobaczcie, no takie właśnie ramionczko, to jest fajne, prawda? No więc ja tutaj, żeby było jak najprościej, w sumie latem to też chcemy, żeby to było wszystko sote. Niech tak już zostanie. No i tak nasz tutaj dekolt, zobaczcie, myślę, że fajnie, fajnie wygląda. Tutaj od strony dekoltu to zamykanie też właśnie ładnie tworzy nam to zamknięcie. Ładny brzeg i nie potrzeba jakiegoś dodatkowego obrabiania. Także nie przedłużając, pokażę Wam, jak połączyć te nasze ramiona. Mamy je na nie zakończone, nie zamknięte. Oczywiście, jak chcecie, możecie zamknąć i zszyć. No przecież to jest już kwestia wyboru Waszych upodobań. No ale powiedzmy, że nie zszyłyście i też zostawiłyście na drutach i macie już gotowy przód i tył. To teraz sobie połączymy. Oczywiście musimy to zrobić na stronie lewej, żeby nie był tutaj na stronie prawej naszego szwu. Więc odwracamy na stronę lewą. Jeden i drugi nasz top. I przykładamy oczywiście, tutaj wiadomo, zawsze to jest najbardziej newralgiczny moment, kiedy druty nam szorują, kiedy mamy pełno kawałków. O, i jesteśmy już na stronie lewej. I teraz tymi drutami, które przerabialiśmy, mamy tutaj też niezakończoną naszą nitkę. O, zobaczcie, nieuciętą znaczy się. O, i po prostu będziemy teraz. O, tu jest ta nitka. Będziemy teraz dwa oczka przerabiać w jedno, czyli z jednego topu bierzemy oczko, znaczy powiedzmy z tyłu. Przekładamy drut prawy. A, spadło. O, bo tu mam mniejszy drut. O, widzicie? Jedno oczko. I teraz drugie oczko z drugiego drutu. I przeciągamy nitkę, która jest z tyłu, i ściągamy te dwa oczka na drut prawy, i mamy tu jedno. I tak wszystkie oczka. Czyli z jednego drutu, ale i z drugiego przeciągamy. I tak, może jeszcze raz wam pokażę. Tu szoruję, tu. Spróbuję tak trochę. O. Zobaczcie, widzicie? Z jednego drutu przeciągamy. Z drugiego i nitkę z tyłu przeciągamy przez jedno oczko, przez drugie i ściągamy to na ten drut prawy. I ściągamy mocno też nitkę, żeby nie była zbyt luźna. I tak wszystkie 10 oczek w ten sposób zamkniemy. A i teraz ostatnie. Ściągamy, odkładamy ten drut dodatkowy. I teraz, mając 10 już oczek na drucie, to jest z jednej i z drugiej strony przerobiliśmy i mamy teraz
zamiast 2 razy po 10 to 1 10 na jednym drucie, odwracamy i zamykamy je przez na przykład przeciągnięcie. I już. Tak, czyli pierwsze oczko ściągamy, drugie przerabiamy na prawo i przeciągamy przez to wcześniejsze. Następne przerabiamy na prawo i przeciągamy przez to wcześniejsze. I w ten sposób powstanie nam tutaj na lewej stronie łańcuszek. Na prawej nie będzie takiego szwu widocznego. Zaraz Wam pokażę. I ostatnią nitkę przeciągamy, tutaj ucinamy, mam już uciętą, więc przeciągam je przez ostatnie oczko. O, i zobaczcie, powstał nam tutaj łańcuszek. Dać. O. Odłożę ten drut. I na prawej stronie powstało nam dokładnie coś takiego. O, widzicie? Rozciągnę. O. I tak zszywamy obydwa ramionczka. No i co? I wystarczy teraz zszyć boki naszego topu. Prawda? I będzie gotowy. Także nie przedłużając, ja już zszyję poza kamerą. Już ile razy pokazywałam, jak ja zszywam i szydełkiem, i drutami. Więc myślę, że po prostu tak jak Wam wygodniej. Tylko pamiętajcie tutaj, żeby wszystkie nam się linie zgadzały, zszyję i już. No i co? I życzę Wam miłego dziergania.